słodawczynią i taką siłą, która doprowadziła do powstania tego cyklu i jego realizacji jest Małgosia Jankowska, dlatego też może kilka słów. Tylko dziękuję pani Ani Jackowskiej, która mnie za przyjęcie tego projektu, który jest takim pomysłem wynikającym z takich moich zainteresowań i pewnego odgrzebywania różnych faktów, właśnie nawet nie z historii sztuki, ale właściwie
bawią się przy tym dobrze i jakby to dzieło sztuki budzi w nich takie prawdziwe emocje. I to zachęciło mnie do tego, żeby faktycznie zobaczyć, kim jest w ogóle ten twórca o dosyć obco brzmiącym nazwisku, czyli Edward Ignatowicz. I faktycznie jak zaczęłam szukać o nim informacji, to właściwie nie było nic. To znaczy był jakby krótki biogram i taka strona prowadzona przez Aleksa Dziwanowicza, który próbował jakby rozgryźć, jakie tam technologie stoją za jego pracami. No więc skierowałam swoje drogi oczywiście gdzie? Na Facebook. Gdzie udało mi się odnaleźć jego syna. No i dzięki Ignatowiczowi, po prostu juniorowi, udało mi się też po prostu dotrzeć do archiwum artysty, co bardzo pomogło mi, w tym badaniu. Na twórczość Edwarda Ignatowicza możemy spojrzeć jakby z wielu stron, dlatego że właśnie on jest moim zdaniem właśnie tym takim artystą, naukowcem, ale też samoukiem, takim po prostu trochę magikiem. I wydaje się, że tutaj właśnie można popatrzeć i od strony jakby, nie wiem, rozwoju nauki, i od strony historii sztuki tutaj, patrzeć na to, jak on wyrastał z jakiegoś tam kontekstu artystycznego. Ale również bardzo ważne wydaje mi się właśnie ta jego biografia, która tutaj, o której też chciałabym Państwu chwilę opowiedzieć. Trzeba powiedzieć też, że to, co bardzo mnie cieszy, to, że w ostatnich latach Edward Ignatowicz powrócił. To znaczy w 2009 roku został pokazany w Hiszpanii jego praca, w Alter Laboral. Był pokazywana jego praca, była też na Kinetic Art Fair w Londynie kilka lat temu i nawet jest jeden artykuł po polsku i nie ja go napisałam, więc oznacza to, że jest w ogóle sukces, popularyzacja i że on faktycznie zaczyna się jakby tam osadzać w świadomości, że w ogóle jest taki. Więc stwierdziłam, że nakreślę Państwu jakby te właśnie trzy konteksty, ten historyczno-sztuczny, biograficzny i naukowy. No i jakby ten historyczny kontekst, on wiąże się z wystawą Cybernetic Serendipity. To była taka wystawa, w 1968 roku się odbyła w Instytucie Sztuki Współczesnej w Londynie. Tutaj macie Państwo plakat, który broni się po tych wielu latach, moim zdaniem wspaniale wygląda. Plakat, który był zaprojektowany przez Franciszkę Temerson, którą Państwo pewnie znacie jako tą pionierkę kina awangardowego w Polsce. Sama ta wystawa została zorganizowana przez niejaką Jasię Reichardt, która była jej siostrzenicą, wywiezioną po prostu z Polski, z getta i tam właśnie w Londynie ona trwała wojnę, po czym została jedną z takich bardziej znamienitych kuratorek powojennych w Wielkiej Brytanii, w ogóle światowych moim zdaniem. To, że w ICA odbył się taka wystawa oraz to, że w ogóle te postacie były zaangażowane w organizowanie tej wystawy, no to oczywiście nie powinno nas dziwić, bo jeżeli spojrzymy na biografię Temersonów, to wiemy, że w Londynie oni prowadzili to swoje znane bardzo wydawnictwo Gabrybokus Press, gdzie organizowali tak zwany common room, czyli wspólny pokój, gdzie przychodzili różni naukowcy, cybernetycy, nie wiem, różni po prostu artyści też oprócz, żeby dyskutować na temat w ogóle, nie wiem, tego, jak będzie, jakby w ogóle wygląda świat, ale też jak po prostu powinna wyglądać sztuka współczesna. ICA związane jest również z taką dosyć progresywną grupą, która się nazywa Independent Group. No i jak Państwo wiecie, Wielka Brytania to wyspa. I powojenna Wielka Brytania szczególnie była wyspą, gdzie bardzo powoli jakby asymilowały się pewne trendy w sztuce, powiedzmy, modernistycznej. I Independent Group próbowała jakby nadrobić tą przepaść, wychodząc jakby z własnymi propozycjami, ale również asymilując pewne nurty, które istniały w sztuce zachodniej.
gdzie komputery są nazywane, nie wiem, na przykład Giant Brains, to on właśnie wymyślił to określenie, czyli wielkie mózgi, tak sobie to wyobrażał, że to będzie komputer. No i w ciągu kilkunastu miesięcy udało mi się znaleźć wszystkich artystów komputerowych, których było, no nie wiem, powiedzmy kilkunastu. Teraz możecie sobie zrobić taki eksperyment myślowy, zaproście tu wszystkich grafików komputerowych, więc nie ma takiego budynku, tak? Wtedy taki budynek można było spokojnie znaleźć, ponieważ było ich niewiele. I teraz Jasia Reichardt, oczywiście jako tego swojego takiego ojca, założyciela w ogóle tego pomysłu, ona uznała Wienera, tak? Który był twórcą cybernetyki. I sama ta nazwa tej wystawy, Cybernetic Serendipity, to jest właśnie taka nazwa paradoksalna, bo z jednej strony cybernetyka to była ta nauka, która mówiła o kontroli systemów naturalnych i sztucznych. Z drugiej strony serendipity to jest po prostu odkrywanie przypadkowe, nie? Więc właśnie wydaje mi się, że ta nazwa tej wystawy dobrze oddaje jej proces twórczy, ale również oddaje, to znaczy ona przypadkowo odkrywa różnych ludzi, ale również oddaje clue tego, czym była sztuka komputerowa, ponieważ większość tych programów, właśnie większość tych prac, które powstawały, one miały w sobie zawarty pewien pierwiastek losowości, tak? Czyli właściwie pseudo losowości, dlatego można było uzyskać różne, na podstawie jednego programu można było uzyskać różne grafiki, nie? Więc jakby ta randomowość była tutaj dosyć ważna i ona też jakby chciała podkreślić to w tej nazwie. No i tutaj macie Państwo artystów, którzy między innymi zaprezentowali się na tej wystawie i wydaje mi się, że pośród nich są artyści bardziej rozpoznawalni, jakby tym, którzy jakby się wpisali w ten taki szerszy nurt historii współczesnej, na przykład, nie wiem, Jean Tinguely, być może Nagin Fai, pewnie, John Cage, tak. Ale reszta z tych nazwisk zwykle niewiele nam mówi, dlatego też, że część z nich po prostu była tymi właśnie fizykami, którzy w pewnym momencie zaczęli się zastanawiać, co jeszcze może zrobić komputer i jakby z fizyków zamienili się w artystów, tak. Stwierdzili, że taki będzie zwrot w ich karierze po prostu i po prostu zaczęli badać jakby te wizualne możliwości komputerów. Teraz chciałam Państwu zaprezentować trochę taki krótki film z tej wystawy. Dlatego też, że wydaje mi się, że ona była dosyć niezwykłym takim wydarzeniem, dlatego że to była pierwsza wystawa, która brzmiała inaczej, wyglądała inaczej i była odczuwana inaczej. Że wcześniej nie było po prostu takiej wystawy jak ta. Wydaje mi się, że jest dosyć ważne. Mówi Jasia Reichardt. Women go through an art exhibition or an exhibition which involves virtual music. We think that the people who have the music, or who have produced the images, or who have written the poetry, are artists, or poets, or composers. In this exhibition, this is not true. Who? 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 Get letters like P and L and O.
And what he did was to try and find what words would make sense using these components. I'm sitting at the moment in one of the four domes where there are music tapes lasting 12 minutes. The music is on a loop and it's changed daily. And anybody sitting here can hear one or another type of computer music throughout the exhibition. This is an entire computer music studio which belongs to Peter Zinoviev. When Peter Zinoviev first said that his computer is a composer, I couldn't believe it. Given a sound source, the computer can be left to produce its own sequences. The Computer Technique Group from Japan have taken one photograph of the late President Kennedy, and they have made six transformations. The computer has scanned the photograph and has turned the image into a linear image with lines pointing either towards the ear or towards the eye. The drawing machine by John Rubilis is a harmonograph. It enables people who can't draw to make pretty pictures. Anybody who has a visual idea but has no talent for drawing can use the computer and express himself in numbers or in ideas and get a visual result. This is a cybernetic sculpture by Wenning Tsai. Interesowała go rzeźba. Ale na dalszym ciągu to była bardzo klasyczna rzeźba, ale mimo
wtedy, kiedy go z tego koledżu wyrzucili. Ale z tego okresu można też wskazać jeden pozytywny fakt, że znalazł sobie żonę. O, użyłam płomieni, żeby podkreślić tego. Z którą kiedy jego z koledżu to przeniósł się po prostu do Londynu. Jak Państwo wiecie, czasy powojenne w Wielkiej Brytanii, szczególnie dla polskich rodzin, po prostu, którzy tam, nie wiem, zostały zdemobilizowane, to były bardzo ciężkie czasy i wtedy ich natowicz jakby podejmuje się różnych prac, różnych. Na przykład, nie wiem, pracuje przy sobie w jakiejś hucie, zaczyna produkować meble. I to też jest ważne, dlatego że potem wszystkie te części tych rzeźb on będzie wykonywał sam, nie? Będzie wiedział, jak tam, nie wiem, wytapiać różne, nie wiem, metale, plastiki i tak dalej, i tak dalej. I generalnie z żoną mu się zaczyna nie układać, ponieważ on by chciał być artystą, a ona by chciała, żeby on po prostu przynosił pieniądze, więc to się nie mogło udać. W związku z tym, na początku lat 60. on się wyprowadza z domu i przenosi się do tego garażu. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo, bardzo zadowolony z życia. Widać w zdjęciu. Stoi sobie uśmiechnięty i normalnie tak. No i generalnie można powiedzieć, że w tym garażu miał wszystko, czego mu było do życia potrzeba. Jego syn opowiadał mi, że to było tak. Jedna prycza, śpiwór, nie? Miał kran z zimną wodą. No, wszystko tam. Ale generalnie on pełni taką rolę celebrity po prostu, bo ludzie przychodzili tam, żeby im coś naprawił, czasami po prostu ich wyrzeźbił kogoś, kogoś namalował. Po prostu więc będzie taki trochę jakby, powiedziałabym, alternatywny tryb życia. Dalej zajmuje się rzeźbą. Dalej generalnie interesuje go rzeźba. Tylko że w pewnym momencie zaczyna myśleć trochę o rzeźbie inaczej. To znaczy, co go zaczyna interesować, to jak sprawić, żeby ta rzeźba była bardziej dynamiczna. I zaczyna się też zastanawiać
biologiczna. Taka trochę, nie wiem, wygląda jakby miała jakieś, nie wiem, takie skrzydła nietoperza, trochę taki bardziej biologiczny kształt. Karnet stwierdził, że to jest w sumie dobry pomysł, że można by coś spróbować takiego zrobić, chociaż sam jakby w ogóle projekt wydawał mu się trudny, ale nie wiedział, jak będzie trudny de facto. I teraz to, że ta rzeźba miała tutaj taki właśnie ten biologiczny, taki nie wiem, charakter, że on nadał mu taki kształt, to wynikało też z pewnego klimatu, jaki panował w Wielkiej Brytanii, dlatego że Wielka Brytania miała jakby swoją taką tradycję cybernetyki, która była trochę inna od tradycji amerykańskiej. To znaczy tradycja amerykańska cybernetyki bardziej odnosiła się do różnego rodzaju programów, tak, do różnego rodzaju, nie wiem, systemów uczących, do komputerów i tak dalej. Natomiast to środowisko cybernetyków brytyjskich, one było bardziej skupione na tym, żeby budować pewne maszyny. I takim przykładem takiej maszyny są na przykład rozbudowanie jakiego Graya Waltera. I teraz Państwu chciałam pokazać. They are small and he doesn't dress them up to look like men. He calls them tortoises. And so cunningly have their insides been designed that they respond to the stimuli of light and touch in a completely lifelike manner. Hurrying towards it. And if she brushes against any object in her path, contacts are operated that turn the steering away. And so, automatically, she takes avoiding action. Nie, to była częścią przedstawienia.
znali się na pomarach i że po prostu oszalał na punkcie pomarów i miał w ogóle akwarium z pomarem, tak? Więc tutaj już jakby widać to jego taką ciekawość, nie? Że jakby tutaj te projekty mają ten charakter właśnie badawczy. No i kiedy Philips zgodził się, że faktycznie taką rzeźbę będzie można wybudować, to Ignatowicz najpierw wybudował takiego mini sensera, model, który nie był jeszcze, który właśnie działał na zasadzie radarów doktorowskich i nie miał jeszcze, nie był podłączony do komputera. Chodziło mu o to, żeby zobaczyć, jaka w ogóle będzie jego mechanika i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ludzie z Philipsa zobaczyli to, stwierdzili, że tak, idziemy w to. I to był ich ogromny błąd. Dlatego, że to zlecenie, które wydali Ignatowiczowi, po prostu przerosło jakby wszystkich wyobrażenia, jakby z czym ono się będzie wiązało. Sam jakby proces w ogóle wyprodukowania tego był niezwykle trudny i żmudny, biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu przez większość czasu on pracował w swoim garażu. Następnie ten szkielet został przewieziony do, on się już przestał po prostu mieścić, więc został przewieziony do takiej piwnicy na UCL, czyli na University College of London. I tam, jak mówił syn Ignatowicza, łatwo było stracić życie, ponieważ kiedy sensor ruszał się często w sposób niekontrolowany, więc można było na przykład stracić głowę dla niego, tak naprawdę. No i po wielu miesiącach miałam już nie używać efektów, ale to jest druga żona, więc chciałam. Więc po wielu miesiącach pracy, w której Ignatowicz po prostu, gdzie Philips pisał mu już nie wiem, listy z pogróżkami, że jak nie skończy, to coś tam, a Ignatowicz błagał jeszcze o trochę czasu, bo on programuje komputer, tak? Bo jeszcze to nie tylko rzeźba, ale jeszcze trzeba było zaprogramować komputer. Kiedy oni po prostu mu grozili w ogóle odsetkami, tam Gardner wybłagał, po prostu na kolanach, żeby on skończył. Udało się to zrobić. Tam, nie wiem, informatycy zatrudnieni przez Philipsa pomogli mu zaprogramować komputer tak, żeby on faktycznie sterował ruchami tej rzeźby, ale też jakby on nie do końca był tym usatysfakcjonowany, ponieważ on miał takie pragnienie, że ta rzeźba po prostu poruszała się tak w sposób prawie, że no nie wiem, inteligentny, nie? A ona i tak była zbyt te ruchy jej były zaprogramowane niż na to, co on oczekiwał, miał jakby inne wyobrażenia. No ale przewieziono całą tą rzeźbę do Eindhoven i tam Ignatowicz spędził kilka tygodni na to, żeby po prostu w ogóle tą rzeźbę wyregulować. Komputerem, który używał, był PDF, był wtedy warty, ten komputer był tyle warty, co prawdopodobnie spory dom w Londynie, więc to była ogromna maszyna, taka naprawdę jedna z bardziej zaawansowanych wtedy maszyn. Jeżeli się Państwo przyjrzycie ekspozycji Senstera, to widać, że za nim jest jakby ten taki kołnierz, tak? Że on jest takim, no nie wiem, na takiej scenie. To też miało swoją funkcję, dlatego że to był pewien rodzaj też jakby ekranu akustycznego, nie? Żeby ograniczyć jakby ilość tych bodźców, żeby on właśnie jakby nie szalał wokoło swoją szyją, tylko żeby jakby ograniczyć ilość tych bodźców, które do niego dopływały. Widzicie tutaj Państwo komputer. Na przykład jednym z problemów, których nie udało im się przewidzieć, był taki, że ten komputer będzie również wydawał dźwięk. Więc sensor będzie cały czas patrzył w jego stronę, więc musieliby tam, nie wiem, umieścić szybę. Więc to po prostu jakby skala tego po prostu przedsięwzięcia jakby przerosła po prostu wszystkich. Sensor podczas tej wystawy też cieszył się ogromną w ogóle taką popularnością. Są nawet takie relacje, że pary młode przychodziły tam na sesję, zrobić sobie zdjęcie z potworem. Więc on miał ten taki, no taki miał ten urok swój, taki też, nie wiem, przyciągał ludzi. Stał się też taką wizytówką w tym czasie, kobiety i technologia w tym czasie.
technicznych i po tych 3 latach po prostu postanowiono go rozebrać. Postanowiono go rozebrać i no to byś próbował jakby tutaj, nie wiem, interweniować, prosić, że on przyjedzie, go naprawi i tak dalej, ale oni wiedzieli już, że nim nie ma żartu, że to pójdzie w koszty, więc prawdopodobnie, żeby pozbyć się jakiegoś tam problemu, postanowiono go rozebrać. I teraz pokażę Państwu jeszcze tutaj. On miał jakby takie dwie funkcje. Z jednej strony jakby wodził za czymś, co się porusza głową, z drugiej strony jakby reagował też na dźwięk. Ale został zaprogramowany tak, żeby jakby zbyt duża ilość dźwięków powodowała, że on podnosił trochę głowę, tak? Było to spowodowane tym, żeby po prostu nikogo nie zabił, prawdopodobnie, nie? Żeby jednak w miarę dało się to opanować. Tutaj widzicie Państwo Olgę Ignatowicz, jak próbuję go przywołać. Wydaje mi się, że w tym czasie, to znaczy tak, jeżeli by spojrzeć na niego, na możliwość wykonania tej rzeźby obecnie, to wydaje mi się, że dałoby się go sterować za pomocą, no nie wiem, najprostszej komórki, nie? Takiej jakiejś tam, nie wiem, prostej, nie? No wtedy to było bardzo drogie i bardzo no takie zaawansowane technologicznie. No więc niestety nie udało się tutaj. No widzicie Państwo komputer, nie wygląda szkielet, buźnica. Nazywał to złotymi rogami. Dobra. Tu mamy sens tego. I teraz po części opowiedziałam Państwu o tych 3 kontekstach. Tak? Znaczy ten kontekst osobisty, to znaczy, że on jest kimś spoza środowiska. On po prostu nagle się zjawia. Po części też Państwu opowiedziałam o jego jakby takich, nie wiem, naukowych poszukiwaniach. I powiedziałam Państwu o tym, w jakim kontekście się znalazł, tak? Czyli w tym kontekście takim nie w sumie artystycznym, ale takim po prostu artystyczno-naukowym. Te Ignatowicz, kiedy sensor został tam zamontowany na tej wystawie, Ignatowicz spędził tam kilka tygodni obserwując go, jak wygląda ta interakcja pomiędzy ludźmi i sensorem. Nie wiem, jak on się zachowuje. I po tym jak wyjechał z Eindhoven, został zatrudniony na UCL-u, na Wydziale Mechaniki, można powiedzieć. I chyba jest, nie wiem, jednym z niewielu ludzi, którzy nie mają żadnego po prostu wykształcenia, właściwie tam po prostu promował pracę i tak dalej, doktoraty, bez problemu. I w tym czasie dalej, nie wiem, zajmował się komputerami, ale zainteresował go problem sztucznej inteligencji. I sztuczna inteligencja, jak Państwo wiecie, była taką dziedziną, która, no nie wiem, można by wywołać od Alana Turinga, Johna von Neumanna, którzy dostrzegli taką możliwość, że maszyny będą w stanie się uczyć i za pomocą maszyn będzie można rozwiązywać jakby skomplikowane problemy matematyczne i teoretyczne. I teraz w latach, na przełomie lat 50. i 60. pojawia się w ogóle taka teza o tym, że za pomocą komputera można symulować jakby pracę mózgu, że komputer jest taką maszyną, która w jakiś sposób oddaje to, jak pracuje mózg. I teraz cały świat naukowy właśnie związany z informatyką, ale również z cybernetyką i z rodzącą się w tym czasie kognitywistyką, oszalał na punkcie takiej idei programów i maszyn uczących się. Tak? Że jesteśmy w stanie stworzyć takie programy, które będą się adoptowały do
przetwarzały i adaptowały się do tego nowej sytuacji. I teraz ich na to, te właściwie badania ich natowicza, nie wiem, obserwacje, trudno je nazwać naukowymi, dlatego że on pisze takie teksty trochę łamaną angielszczyzną, trzeba przyznać, bezprzypisowe zupełnie, więc ciężko to nazwać tekstami naukowymi, no ale takimi tekstami powiedziałabym, są to teksty bardzo ciekawe, dlatego że jego podejście nie jest w tym czasie zbyt aktualne. On zadaje mniej więcej takie pytanie, czy jeżeli mamy jakiś program uczący się albo maszynę uczącą się, to czy jesteśmy w stanie nauczyć jej czegoś, czego byśmy już nie widzieli, skoro to jest program przez nas zbudowany, czy przez nas, przez ludzi. I on odpowiada, prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Z drugiej strony zaczyna się zastanawiać nad tym, czym jest w ogóle, nie wiem, pojęcie, czym jest w ogóle inteligencja. I dochodzi do wniosku takiego, że inteligencja związana jest z percepcją. To znaczy, że my jako jako jednostki prawdopodobnie inteligentne, w różnym stopniu, ale jednak mamy taką możliwość, żeby orientować się w swoim środowisku i to, że poruszamy się i że mamy różnego rodzaju bodźce zmysłowe, to jest to, co tak naprawdę charakteryzuje naszą, naszą inteligencję. I teraz, jeżeli tak jest, to pytanie, jakie on zadaje, jest takie, czy w takim razie program komputerowy może być w ogóle posłużyć jako model do badania tego, czym jest inteligencja. I on odpowiada na to pytanie nie. Dlaczego? Dlatego, że nie da się zasymulować w postaci programu tych bodźców, ile jakby docierają z takiego naturalnego środowiska otoczenia człowieka. I teraz, jeżeli, więc to, co on proponuje, zbudujmy robotę. Zbudujmy prostego robota, zbudujmy chociażby takiego robota jak żółwie Greya Waltera, bardzo proste, ale proste organizmy sztuczne, które jednak są w bardzo złożonym środowisku, które jakby funkcjonują w bardzo złożonym środowisku. I teraz on zadaje dalsze pytanie. Czy z obserwacji takiego właśnie sztucznego, nie wiem, bytu, sztucznego systemu, jak taki żółw Greya Waltera, czy my możemy wywnioskować, czy możemy wywnioskować, że ten system jest inteligentny i jak to możemy zrobić? I odpowiada, możemy wywnioskować o tym, że coś jest inteligentne, obserwując tego czegoś zachowania. Tylko dzięki obserwacji zachowań my możemy się dowiedzieć, czy coś działa inteligentnie. I teraz pojawia się kolejne pytanie. Ale skąd my właściwie wiemy, które zachowania są inteligentne, a które nie są inteligentne? I znowu zadaję sobie pytanie. Nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować, przyglądając się pracy programu. Nie jesteśmy tego w stanie zaobserwować, przyglądając się pracy programu, dlatego że... Dlaczego właśnie?
Dlatego, że porusza się w sposób intencjonalny, tak? Że to nie jest że ty, o tym, jak on działa, jak on się zachowuje, nie. To nie dzieje się przypadkowo, ale jakby intencjonalnie dąży do tego, żeby stopień oświetlenia po jednej i po drugiej stronie był jednakowy. I teraz to podejście ich napowicza. No i teraz zobaczcie Państwo, mamy znowu, nie wiem, drugie reportera. I tutaj macie Państwo Elsie, która widziała, która reagowała na źródło światła, więc kiedy pojawiło się jej lustro, kiedy dawało jej się lustro, no to ona jakby podchodziła do tego lustra i tam po prostu się wokół niego tam, nie wiem, obracała, przeglądała i tak dalej. I na przykład Graham Walter pisał o tym, że to jest efekt narcyzmu, nie? Że można to definiować jako jakby taki, nie wiem, przejaw jest, nie wiem, narcyzmu tego prostego organizmu psychicznego. Ale najpierw mamy określone zachowanie, które możemy obserwować, a potem jakby przypisujemy temu jakąś tam intencjonalność, niezależnie od tego, czy właściwie, czy nie. Teraz ich natopić moim zdaniem zadaje ciekawe pytanie, na przykład, czy istnieje sztuczna inteligencja, czy będzie istniała coś takiego jak sztuczna inteligencja? On odpowiada, nie wiem, ale jeżeli będzie istniało coś takiego, to ta sztuczna inteligencja nie będzie programem, tylko będzie robotem. Właśnie ze względu na to, że będzie musiała odbierać te wszystkie bodźce z otoczenia. Chcę mi się przesunąć dalej. I sam w ogóle pracuje prawdopodobnie nad jakimś takim, nie wiem, instalacją, która przypomina trochę sensora, ale miała mieć na czubku nie już radary, ale miała mieć taki wielki opór, więc myślał o jakiejś wielkiej kamerze, ale to chyba nigdy mu się nie udało jakby otrzymać funduszy na te swoje kolejne projekty. Ale trzeba też zauważyć, że to podejście, które on miał tam, nie wiem, w latach 70., na przełomie lat 80. i 90. badania pod sztuczną inteligencją zrobiło bardzo duże, zdobyło bardzo dużą popularność. Jeżeli na przykład przyjrzymy się pismu Deneta, który mówi o tym, że inteligencja jest cechą stopniowalną i jest cechą ewolucyjną, to znaczy, że nie możemy powiedzieć, tu jest inteligencja, a tu jej nie ma, nie? Że mówimy tylko o stopniach inteligencji i o różnych istotach inteligentnych w różnym stopniu. Jeżeli potem popatrzymy na przykład na działalność, nie wiem, takich ośrodków jak MIT, gdzie buduje się właśnie teraz już nigdzie nie myśli się o programach, ale właśnie bardziej o robotach i o tym, jak tutaj rozwijać to pojęcie inteligencji, to wydaje mi się, że on miał, że tak powiem, pewien wgląd, nie? Miał dobry pomysł, tylko że nie był w stanie do końca zrealizować. Chciałabym Państwu pokazać ostatnią jego rzeźbę, ale nie mogę, bo mi się zablokował komputer, co oznacza, wiecie co, że ja powinnam skończyć i właśnie tak poczyniłam. Bardzo dziękuję. Skoro mamy taką okazję i tak licznie Państwo tutaj przyszliście, a zarówno wykład, myślę, i to zostało powiedziane, jak i sama książka, jeżeli ktoś z Państwa miał ją w rękach, ona wiele pytań jakby też przynosi, właśnie też z takiej pozycji sposobu pisania książki, w ogóle mówienia o nowych mediach, bo z tym się cały czas borykamy. I to świetnie też w książce jest zaznaczone, że cały czas ta metodologia mówienia i sposób mówienia o nowych mediach nie jest do końca ustalony, nie jest do końca jakby jasny. Ten język jest nieprecyzyjny, ale być może też nie musi taki być. Mamy taką podpowiedź i ty w książce o tym piszesz, mówisz o archeologii mediów jako pewnej takiej sposobie prowadzenia narracji właśnie z takiego obszaru jakby krzyżowań, ale też oczywiście to jest następna kwestia już samej konstrukcji książki, ale jeżeli Państwo macie jakieś pytania, może najpierw do wykładu albo w ogóle jakieś pytania, to zachęcam bardzo. Z głębi mojej mądrości, bo w latach wiem, że archeologia mediów nie jest metodą.
jakiegoś tam semikonduktora i z czymś tam, ale jakby za mało jest w tym presji. Jak, oni tak opisują, jak to działa, ale nie po co to w ogóle, co to ma opisywać, po co to jest zrobione. Taki mam. No i oczywiście mamy całego, nie wiem, Stelarka, który to rozbija i różnych dziwnych. A sam bohater naszej opowieści, jak potoczyły się te dalsze losy? Bohater generalnie pisał do wszystkich świętych, wszystkich bogatych ludzi, których znał, po to, żeby... Bo on miał taką ciekawą w ogóle ideę, która była wtedy jeszcze nie aż tak popularna, że właściwie takie rzeczy on mógł produkować na przykład do szpitali, w jakichś różnych, na przykład tam, nie wiem, mógłby je pokazywać w różnych tam, nie wiem, supermarketach, domach handlowych, więc miał taką bardzo demokratyczną wizję sztuki, ale jednocześnie jego sztuka była niesamowicie droga. Problemem ich nadzwyczaja było zawsze to, że był jakby trochę tak 10 lat przed czasem. Swoimi jakby pomysłami, ideami, wyobrażeniami i jak ciężko to było sfinansować. On potem pracował na FCL-u, zrobił jeszcze jedną rzeźbę, która się nazywa Bandit i to było takie ramię jak od jednorękiego bandyty. I kiedy się pociągało za te ramię, to ta maszyna zgadywała płeć i charakter tego kogoś podpisania. ta rzeźba, to że on stworzył tą rzeźbę, tą rzeźbę Bandit, to wiązało się z tym też, że on potem pracował nad protetyką, znaczy zajmował się protetyką, nie? Więc jakby te studia nad ruchem, bo to też są studia nad ruchem, nie? Jak wygląda, nie wiem, jak można zasymulować ruch tak, żeby on wyglądał jakby logicznie, to też go jakby doprowadził do protetyki, ale również do takich, do robotyki precyzyjnej, nie? Czyli że takie jakby, nie wiem, maszyny, które wykonują jakieś tam. No i niestety ich na to był umarł. Znaczy młodo, no młodo, po 60. kiedy umarł, to nie wiem, na początku lat 80. No ale też zobaczcie Państwo, że właśnie jak właśnie wprowadza tych garaż, to on ma aż tak około 40, nie? Zaczyna życie od nowa, nie? Więc jakby ten ostatni okres był bardzo taki intensywny. Czy było żona w tym garażu jeszcze? Nie, ponieważ... Olga i Zatowy jest po prostu English Lady. Po prostu zajmuje się Shakespeare'em, ja herbatę, Five O'Clock i po prostu biskity je, więc nie. Na pewno nie mieszkała z nim razem. Ale generalnie Olga i Zatowy uważa, że jej mąż był geniuszem, co trochę jest ciekawe. Lew paradoksalnie stwierdza, że sztuczny instynkt jest o wiele trudniejszy do skonstruowania niż sztuczna inteligencja, dlatego że zakłada on jego podporządkowanie czegoś właściwie tylko jednemu mechanicznemu działaniu, co wcale nie jest takie proste do tworzenia w sztucznych warunkach. Na pewno. Dlatego też patrzę bardziej właśnie na te takie organizmy, które tylko i wyłącznie. Znaczy, raz, że to są, one są po prostu modelem, nie, do zbadania w miarę. No bo pole na przykład twierdzi, że najprościej byłoby zbadać maszynę służącą do wieszenia w coś. To jest najtrudniejsze zdanie. Najprościej byłoby zbudować taką maszynę.
który jest wzięty też z Ignatowicza. Bo on zaczynał i zaczął tak, pisałaś książkę. A więc też chciał jakby coś pozostawić również. Jaka była intencja tej książki? Co to miało być właściwie? Ta książka, to trudno mi powiedzieć, czym ona miała być, bo Ignatowicz miał różne pomysły, na przykład pisał powieść science fiction, podobno jakieś tam, nie wiem, extraterrestrial robots po prostu. Ale to co, ten fragment, który się zachował, to jest taki wstęp i szkicek dalszych rozdziałów. No i on był tak zatytułowany, nie? Portret artysty jako inżyniera. Dlatego, że Ignatowicz cały czas o sobie myślał jako artysty, nie? On wydaje mi się, że też w pewnym momencie, kiedy w ogóle zatrudnili go na tym wydziale mechanicznym, to on nie był do końca usatysfakcjonowany, nie? Że jakby on miał taką potrzebę bycia po prostu postrzeganym jako artysta, chociaż potem docenił ten fakt, nie? To był jakby dalej z tą technologią pracować. Wydaje mi się, że ta książka, gdyby powstała, to by był taki, to by było coś filozoficznego, nie? Że te inne teksty, które tam drobne pozostawił po sobie właśnie dotyczące inteligencji, percepcji, zachowania, no to one wskazują na to, że to by było coś takiego filozoficznego, ale właśnie jakby już opartego na tych obserwacjach, nie? Czyli że on pisze jakby z perspektywy artysty,